Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jezus podważa dzisiaj zwyczaje, które wydają się absolutnie oczywiste i naturalne. Chcemy spędzać czas w gronie przyjaciół, braci, krewnych i sąsiadów. Budujemy relacje z osobami nam bliskimi. Chcemy także, żeby te relacje były wzajemne, żeby inni odwdzięczali się nam. Tak jest skonstruowany świat, oparty na relacjach, układach wzajemności. Poczucie bezpieczeństwa daje nam fakt, że możemy liczyć na innych. Tak naprawdę Jezus nie podważa tego. Sam też lubi spędzać czas z przyjaciółmi. Usłyszymy, jak przybywa ze swoim przyjacielem Łazarzem. Poruszy nasze serca w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy powie, że pragnął zasiąść do stołu z apostołami. Dotknie nas, kiedy wyrzuci, że został opuszczony w ogrodzie oliwnym na modlitwie. Jezus nawiązuje dzisiaj do pewnego spostrzeżenia, które każdy z nas prędzej czy później powinien mieć w życiu. Czy robię coś nie dla siebie? Czy jest coś bezinteresownego w moim działaniu? Odpowiedź wcale nie jest taka łatwa. Zobacz, już od małego uczymy dzieci, żeby były bezinteresowne, po czym je za to nagradzamy. Bezinteresowność, która przynosi korzyść i przestaje być bezinteresownością. Czy ja coś zrobiłem kiedykolwiek bezinteresownie? Czy przestałem się choć na chwilę kręcić wokół siebie? Jak przeżywam palące uczucie braku zauważenia mojego poświęcenia? Możesz w kontekście dzisiejszej Ewangelii zrozumieć świętych, którzy potrafili dawać aż do wyniszczenia siebie bez korzyści. Jak brat Albert, który zanosił jedzenie ubogim, po czym dostawał co najwyżej wyzwiska i przemoc fizyczną. Robił to nie dlatego, że chciał być malowany na świętych obrazach. Był zmęczony kręceniem się wokół siebie. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.